Odra wirusowa, niezwykle zaraźliwa choroba, objawia się kaszlem i charakterystyczną wysypką. W ostatnim czasie ekspansja wirusa budzi niepokój epidemiologów. W okresie od stycznia do połowy marca ubiegłego roku w krajowych statystykach epidemiologicznych zanotowano 31 przypadków, a w roku bieżącym ponad 430. Od stycznia 2019 roku do chwili obecnej zarejestrowaliśmy 18 przypadków podejrzeń zachorowań na odrę. We wszystkich przypadkach zostały pobrane wyniki badań i dzisiaj mogę powiedzieć, że 4 przypadki zostały potwierdzone. Jeden Polak, 3 osoby to narodowości ukraińskiej. I 2 przypadki badania wykazały, że są ujemne. Także na dzień dzisiejszy otwartych przypadków mamy 16, 6 osób narodowości ukraińskiej, 10 osób to Polacy. Czy przyjdzie zmagać się nam z epidemią, pokaże czas. Obowiązkowe szczepienia wprowadzone w 1975 roku pozwalają znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania. Jeśli jednak uwzględnimy, że wielu rodziców ulega teoriom propagowanym przez ruchy antyszczepionkowe, to nie można wykluczyć, że odra może zaatakować i to z całą mocą. Głównie dotyka dzieci, ale no jest wysoce zaraźliwa, nie mieszać, że wysoce zakaźna. No, w ostatnim czasie zakłady zatrudniają ludność narodowości ukraińskiej. Tam no, niestety jest bardzo dużo zachorowań i no, taka migracja ludzi przyczyniła się, że tu w naszym środowisku no, znalazł się, jest transmisja tego wirusa odry. Jedyną metodą ograniczania ryzyka jest szczepienie. Nie ma innych metod zwalczania odry. Tylko 2 dawki szczepienia, dawka podstawowa i przypominająca, daje pełne uodpornienie. Natomiast no, dużo matek nie szczepi dzieci tu w Suwałkach. W ogóle wirus odry został wyizolowany w 1954 roku. W tamtym okresie było naprawdę bardzo dużo zachorowań i jedynie dlatego, że wprowadzono szczepienia, tak jakby wyeliminowało chorobę ze środowiska. Ja pracuję w dziale epidemiologii od 2000 roku. Od 2000 roku do chwili obecnej nie zarejestrowaliśmy żadnego przypadku zachorowania. Proszę sobie wyobrazić. Dopiero od stycznia, w styczniu tego roku pierwszy przypadek zarejestrowaliśmy praktycznie od 19 lat. Profilaktyka w postaci szczepienia jest niezwykle istotna, szczególnie w przypadku małych dzieci. Bo u małych dzieci odra może przebiegać bardzo gwałtownie. Także dorosłe osoby, starsze, u starszych osób też może właśnie przebiegać w sposób gwałtowny. Także od 1975 roku są szczepienia. Była tylko jedna dawka, także proponuję osoby, które mają jedną dawkę, żeby zaszczepiły się drugą dawką. Przebycie odry daje całkowitą odporność. Osoby, które nie mają pewności, że odrę przebyły lub nie wiedzą, czy otrzymały 2 dawki szczepienia, mogą wykonać test sprawdzający obecność przeciwciał. Jak informują epidemiolodzy, o ile odra sama w sobie nie jest szczególnie groźną chorobą, to często występujące po niej powikłania mogą być dosłownie zabójcze. Zapalenie mózgu, zapalenie ucha środkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie bakteryjne płuc. No to są bardzo niebezpieczne choroby, zwłaszcza u dzieci i ludzi starszych, prowadzące do śmierci. Warto w trwającym okresie nasilonych zachorowań zwracać uwagę na symptomy tej choroby. 4 okresy w przebiegu odry można wyróżnić. Okres wylęgania choroby, okres nieżytowy, okres wysypkowy i okres zdrowienia. Okres wylęgania trwa od 9 do 14 dni. Najczęściej chorzy nie odczuwają żadnych objawów. Sporadycznie tam się notuje jakieś złe samopoczucie, osłabienie. Po okresie wylęgania, od 9 do 14 dni, następuje okres nieżytowy. Pojawia się temperatura, występuje katar, zapalenie spojówek, często jest zapalenie gardła, krtani, występuje kaszel.
Może wystąpić światłowstręt, mogą wystąpić na błonie śluzowej policzków plamki koplika. To są takie białe plamki otoczone czerwoną obwódką. Kolejnym okresem, czyli trzecim, to jest okres wysypkowy i najczęściej w tym okresie temperatura wzrasta do 40 stopni. Powstaje wysypka na początku na twarzy i tak stopniowo na szyi, na tułowiu, na kończynach górnych, dolnych. Zaszczepić się możemy w każdym okresie naszego życia. Ważne jest, aby otrzymać dwie dawki. Powikłania według danych statystycznych dotykają około 30% chorych na odrę. Najczęściej występują u dzieci do 5 roku życia i po 20 roku życia. Do 19 lat możemy zaszczepić się bezpłatnie. Dwie dawki, czyli podstawowa i przypominająca, daje pełne uodpornienie.